Witam wszystkich w GTA 5 Online. Więc moi drodzy, jestem na sesji dla zaproszonych. Jestem na koncie konika polnego, więc po prostu stwierdziłem, że wam coś ciekawego pokażę. Więc moi drodzy, ja w 20 minut zarabiam 100 tysięcy kasy. Więc moi drodzy, musimy mieć ustawione ostatnie miejsce odrodzenia i będziemy posługiwać się tak zwaną inną teleportacją, czyli znacznikami, a dokładnie mówiąc wyścigami, to nas interesuje, tylko tak zwana inna teleportacja. Używamy wyścigów, mogą być to wyścigi powietrzne, lądowe czy morskie, jeden chuj. Udajemy się w stronę lotniska, tak. Używam w ten sposób takiej innej metody, bo potrzebny będzie nam helikopter. Dlatego używam właśnie takiej metody, żeby za każdym razem, teraz z tego wychodzimy, żeby za każdym razem po prostu nam się na lotnisku zrespił w tym samym miejscu helikopter. Bo moi drodzy, musimy uzbierać sobie 50 tysięcy, tak, po to, by wcielić się w główną rolę w Spice Five, czyli będziemy się wcielać w VIP-a SecuroServe. Więc logujemy się w SecuroServe jako VIP, jak już mamy te 50 tysięcy tak zwanego kaucji. I moi drodzy, będziemy przechodzić, wchodzimy teraz w VIP-a, zadanie VIP-owskie i będziemy przechodzić misję turysta. Więc z góry mówię, że tą misję przechodzi się od 5 do 10 minut, w zależności gdzie są paczki, jak daleko są paczki. Jeżeli są blisko paczki, moi drodzy, to w 5 minut jesteście w stanie to szybko ogarnąć. Jeżeli są dalej, no to zajmuje to od 7 do 10 wtedy minut. Tutaj oczywiście na przyspieszonej wersji, bo nie będziemy patrzeć, jak te się paczki zbiera. Więc moi drodzy, tak, 20 minut i zarobimy sobie 100 tysięcy i 10 tysięcy RP. No RP jest akurat mało, ale potrzebuję kasy, bo niestety nie dam za wygraną Rockstarowi i moi drodzy, po prostu odbuduję sobie konto na nowo, nowym awatarem. Ok, i teraz moi drodzy, za całą misję, którą właśnie przeszłem, dostajemy, moi drodzy, 46 tysięcy. Wiadomo, teraz, żeby przejść jeszcze raz tą samą misję, musimy odczekać jakiś czas, ale my niestety zresetujemy ten pieprzony czas i będziemy jedną za drugą przechodzić. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Po dostaniu kasy musicie zmienić strój, po to, żeby się ta kasa zapisała. Teraz idziemy na fabułę. Będziemy resetować czas. Bo wiecie, chodzi mi o to, że u Obsiego też fajny glitch, tam, no to nawet nie był glitch, pokazywał na FK w 15 minut 30 tysięcy, ale moi drodzy, 15
15 minut 30 tysięcy. Poważnie, ja tutaj w 20 minut mam 100 tysięcy. 15, 30, dołożę 5 minut i mam 100. Więc dlatego to pokazuję, bo tak bym normalnie tego nie pokazał. Jak jesteśmy na fabule, wchodzimy. Options, gra, wczytaj, saving. Fabularny. I właśnie w tym momencie, jak wczytujemy saving, właśnie zresetowaliśmy czas. I mogę powtarzać na nowo w kółko Macieja tą misję turysta. A dlaczego kazałem zrobić odrodzenie w obojętnie jakim miejscu, na ostatniej pozycji? Bo moi drodzy, moglibyśmy sobie tam kupić niedaleko tego lotniska garaż. Tak, i sobie podjeżdżać samochodem, ale udajemy się do sesji dla zaproszonych. Ale niestety tam się pojawiają różne helikoptery. I są tam nawet taki gówniany jest helikopter z GTA 4, taki wolny żółw albo karbobob się pojawi. Wiecie, jak to się chujowo wtedy zbiera te paczki, dwa razy dłużej to idzie. Dlatego używam właśnie tej metody, którą używałem na początku, czyli jak już znajdziemy się na sesji dla zaproszonych, po prostu wchodzimy na, jakby tak powiedzieć, wyścig, który znajduje się koło lotniska i wychodzimy z tego wyścigu. I dzięki temu głupiemu patentowi za każdym razem będziemy mieć ten sam szybki helikopter, dzięki czemu dwa razy szybciej to nam idzie i wtedy w 20 minut, nawet niecałe 20 minut, zarabiamy 100 tysięcy. Jak widzicie, odradzam się w tym miejscu, gdzie zakończyłem i o to chodzi. I teraz options, mapa, kierunek, lotnisko. Tutaj na ten wyścig powietrzny zatwierdzam. Wszystko potwierdzamy. Wszystkie komunikaty zatwierdzamy. I czekamy, kiedy nam się pojawi funkcja graj. Też to zatwierdzamy. Graj. I teraz jak pojawi nam się samolot, to wychodzimy z tego. Czyli teraz wychodzimy z tego kółko X. I zobaczcie, odradzamy się przy lotnisku. I za każdym razem, dzięki temu, tej metodzie, mam zawsze ten sam helikopter w tym samym miejscu. I o to mi właśnie chodzi, bo czasami jakbyś dojeżdżał, to może tam, widzisz, tam trochę dalej się respią helikoptery, może ci się pojawić karbobob lub inne gówno wolne i chuj cię spali. A karbobobem się chujowo misję przechodzi, uwierzcie mi. No. I teraz, moi drodzy, znowu turysta. To już przyspieszymy to na pełnych obrotach. I dzięki dwóm misjom zarobiłem w 20 minut, znaczy jeszcze nie zarobię, za chwilę zarobię, prawie 100 tysięcy. Co zależy, w jakim czasie przechodzimy tą misję. I dodam jeszcze tylko jedną rzecz, moi drodzy, że po drugiej tej misji, jak ja teraz ją przechodzę, drugi raz tę misję, to nie wchodzimy już na fabułę. Musimy zrobić coś innego, żeby ciągnąć to jak flaki z olejem. A mianowicie, moi drodzy, jak dostaniemy kasę, ja sobie tą kasę zapisuję i razem miałem 91 tysięcy, ale to i tak lepsze niż kurwa 30 tysięcy 15 minut. Więc moi drodzy, teraz zmieniamy strój po to, żeby się kasa zapisała. Ja sobie oczywiście przelewam kasę i zamykamy grę na online, jak jesteśmy, tak? Zamykamy grę i włączamy ją na nowo i powtarzamy wszystko od nowa. Więc, moi drodzy, 20 minut zarobiłem 100, prawie 1000, 10 tysięcy RP, ale walić te RP i powiem tylko tyle.
to by było na tyle z mojej strony. Do usłyszenia wkrótce.